Zbliża się weekend, to znaczy jedno. Wędkarze, którzy pracują w środku tygodnia, szykują się na ryby. Tym bardziej, pamiętajmy o tym, sobota, niedziela. Często odwiedzają nas goście. Najgorzej oczywiście z teściową. Ona jedzie zawsze, każda sobota, każda niedziela. I przywozi swoje ciasto. Fakt dobre, no ale to tylko ciasto dobre. Bassmasters, dzisiaj spróbujemy coś ich złapać. Myślę o jakimś basie, no bo co innego miałem złapać tutaj? Szczupaka, być może skarbnika, być może, ale karpia na pewno nie. Basy, lecimy. Na jaki akwen dzisiaj? Muszę powiedzieć, że nie wiem, pomyślałem. Myślałem w ogóle o zakupieniu tego nowego akwenu, który jest, ale jeszcze nie wziąłem. Polecimy na ten akwen, nie, na to leto. Polecimy na to leto, jeżeli chodzi o pogodę. Bierzemy dzisiaj pogodę dynamiczną. Tak jest, porę dnia weźmiemy bardzo wcześnie rano. Oczywiście ona. Krystyna. Szeroka w barę. Duża stopa. Płyniemy. Tutaj blisko, prawdę mówiąc, jeszcze nie łowiłem nigdy, a zauważyłem dosyć spory ruch w sporej rybie. Dlatego postanowiliśmy z Krystyną razem zobaczyć. Poczekajcie, co ja mam w zestawie? Mam to, to jest niewielka przynęta, ale prawdę mówiąc bardzo dobra. Rzućmy na razie sobie to i zobaczmy, co się z tego wykluje. Blisko mola, blisko miejsc, gdzie, prawdę mówiąc, czasami się w ogóle nie bierze pod uwagę, że tutaj może być coś ogromnego. Prawdę mówiąc, może być coś ogromnego. Dlatego należy poczekać i spróbować złapać coś ogromnego. Ale może coś bardzo małego, ładnego. Zobaczymy. Na razie nic nie widać, przynęta niech sobie klapnie. Mamy tu głębokość 6 metrów, jest godzina w Polsce około 7 rano, czyli zaczynamy w zasadzie dzień. Niektórzy szykują się do roboty, niektórzy do szkoły. Ja szykuję się do wszystkiego, bo i uczę się, prawda, i pracuję, trenuję i w ogóle różne rzeczy. W każdym razie zaczynamy dzień, czwartek, grudzień. Była niszczuga po lewej stronie. Cosik jest, bo teraz był bas. Nie, Boże, to nie bas, ten sumik. Dobrze, widzę sumik, Boże. Sam już jestem bas. Czyli coś się tutaj kręci. Na jakiej głębokości byłoby najlepiej? Jaką przynętę? Tam znowu pływa chyba niszczuga czy szczupak? Chyba szczupak. Tam znowu niewielki ten bas. Musimy chyba zmienić przynętę. Ale na jaką? Nie wiem. Tutaj był chyba bas wielkogębowy. Czyli coś ich się kręci. Pamiętajmy tylko o tym, że w Bassmasters, który, pamiętajcie o jednym, jeżeli lubicie relaksującą rybę, to jest dla was idealny. Często gęsto na konsoli, teraz może zacznijmy tak na chwilę poważnie, bo ryby i tak nie ma, na konsoli często gęsto gracze piszą i czekają na wędkarza, który może być niedługo, prawdopodobnie będzie niedługo. Spokojnie, to jest wytwórnia, która pracuje nad tym i chce wam zrobić jak najlepszy produkt. Weźmy sobie inną przynętę, ale macie bardzo dobrego Bassmastera. Jeżeli dokupicie sobie jeszcze fajne dodatki, tutaj dwa, to naprawdę będziecie co robić. Nawet jeżeli będziecie mieli tego wędkarza, to ten Bassmaster dla was, jeżeli lubicie sobie faktycznie relaksujące ryby, to on jest dobry. Nie jest to symulator absolutnie, ale to jest dobra, fajna produkcja do fajnej, naprawdę zabawy i poszukiwanie tych legendarnych ryb bardzo wam się spodoba. Spróbujcie, zobaczcie, przypilujcie tylko, żeby była dobra cena, bo często gęsto naprawdę można kupić w niewielkiej cenie tą gierkę. Ja spróbuję sobie tego. Także tutaj należy też na to, by zwrócić uwagę. To jest dobra produkcja, bardzo przyjemna do łowienia, bardzo ładnie wyglądająca na konsolach. Również ja ją sprawdzałem na konsoli Xbox serii X, czyli prawdę mówiąc najpotężniejszą konsolę, bo ona jest mocniejsza jednak od PlayStation 5, co często gęsto w wielu produkcjach widać. Fakt faktem, że PlayStation ma inne zalety, konsola PlayStation, Sony ma gry swoje, bardzo dobre. To tak między nami. No dobrze. Daliśmy przynętę nową, zobaczmy teraz tą przynętę pod wodą, co z tego wyniknie. Głębokość około 4 metry, tej przynęty tutaj jeszcze w zasadzie nie sprawdzaliśmy. To jest gatunek przynęty dosyć dobry, my wzięliśmy taki kolor, zobaczmy jak z tym kolorem. Ja lubię często patrzeć w tej grze pod wodę, daje to satysfakcję, relaks taki,
No i przyglądanie się na ryby to tak jak akwarium. Jeżeli mieliście kiedyś akwarium, to wiecie, jak to przyjemnie usiąść sobie przed akwarium, szklanka wódki czy lemoniada. Patrzy się na przykład na... O cholera, to on nie taki mały jest. Czekaj, wyciągnij to przynętę. Czekaj. Trzeba inaczej do sprawy podejść, ale jak? Myślę... Taką blachę jakąś większą? Nie wiem, ja nie mam z nimi doświadczenia, ale to bym... No, 18,5, który damy? Czemu nie? Nie używałem tego. Jaką żyłkę? Mam 9 kilo. O święta Brygido, toś to on nas wykończy, jakby wziął. Nie wiem, zobaczmy. Jeżeli chodzi o połów tego drapieżnika, od razu mówię, że nie mam doświadczenia. Jakoś mało tych sumów tutaj żeśmy łapali, także coś tam złapałem, jak grałem jeszcze wtedy na wersji xboxowej, bo tu mamy nowe konto na wersji steamowej, także tutaj... Patrz, zainteresował się, ale przynęta była nieruchoma i odszedł. No dobrze, tempo kręcenia 2 na razie, może będzie lepiej wolniej, może lepiej dać jej jeszcze trochę klapnąć niżej. Nie wiemy, na razie sobie tak kręcimy tylko stałe i zobaczmy, czy coś to się tym zainteresuje. Prędkość kręcenia taka, może damy jeszcze niżej tej przynęcie klapnąć. Jest to przynęta z dodatku, tej przynęty żeśmy nie kombinowali jeszcze, nie sprawdzaliśmy, a na razie nie ma po co płynąć, bo coś się tutaj kręci. Fakt, że ryba nie bierze, no ale też należy pamiętać, że tu są różne pory. Podobnie macie też w wielu gierkach płatnych, że to trzeba pamiętać, że dobrze to jest zrobione, że ryba bierze o pod wieczór, lubi ten gatunek, a rano nie lubi na przykład, albo w nocy, to należy też sprawdzać. Free-to-playowych też różnie z tym bywa. To wszystko zależy. Mówię do tym akwarium, prawdę mówiąc, tak, akwarium daje frajdę, właśnie te patrzenie na rybę. I tutaj to jest podobna sprawa. Jest to frajda właśnie przyglądać się na rybę, jak pływa pod wodą. Dajmy, niech to klapnie mocniej. Głębiej. Tak na 4,5 metra do 5 i wtedy zobaczymy. Widać od razu, że po pierwsze woda jest ładna i widać też, że przynęta powolutku, bardzo powolutku schodzi. No ale na razie postanowiliśmy zapolować na coś, co pływa tutaj, chociaż na razie się trochę tak zrobiło pusto. Ale trzeba szukać. Tu nigdy nie wiadomo. Ryba być może na dnie gdzieś czatuje, obserwuje przynętę. Krystyna, która jest na łodzi, obserwuje wodę. Stasie, który stoi przed monitorem, obserwuje Krystynę. I układ się zgadza. Wszystko pasuje. Na razie nic nie robimy. Niech przynęta dalej sobie opada. Zastanawiałem się też, czy nie zrobić systemem stop and go tej przynęty, bo to też było dobre, bo to taka przynęta, że się do tego nadaje. Często gęsto należy sprawdzać różne metody, gdyż przynęta tego rodzaju w tej gierce też, ta gierka też ma pewne różne takie, że to działa. Czyli właśnie system stop and go może być do tego dobry. Zaraz to spróbujemy. Na razie zobaczcie, że powoli zbliżamy się do dna. Widać już rośliny. I zaczynamy może takie zwijanie. Tam z tyłu zauważyłem coś, ale to było małe. Robimy teraz stop and go. Obserwujemy wodę. Na razie nic nie widać. To nie znaczy, że ryba nie obserwuje. Ale w tych przynętach akurat doświadczenia żadnych jeszcze nie mamy, nie próbowaliśmy je łapać. Do tego na razie nie wiemy ciągle, czy tutaj ryba jednak jest gotowa. Teraz zrobiła się cisza. Te ryby, które były tak jakby odpłynęły, być może, a być może ciągle siedzą gdzieś w krzakach. Jak nie zaatakuje teraz, to już popłyniemy dalej, tak? Bo żeśmy kilka rzutów wykonali, moim zdaniem raczej szansa jest chyba już marna na złapanie ryby. Ten duży jeszcze sum mnie tutaj zainteresował, ale na razie schował się, nie widać go. No i nie wiemy, czy jest gotowy na atak. Nie wygląda to na razie obiecująco. Nie, zwijamy. Chyba jest cisza. Ale zawsze jeszcze zwijamy, bo to różnie może być. Systemem stałym też może coś zaatakować. Tu trzeba sprawdzać. Najważniejszą sprawą jest spora. Rano może nie brać w ogóle w tym miejscu, a po południu może brać. I to należy cholernie sprawdzać. Pogoda też, czyli tutaj mamy akurat system zmienny. Pogoda jest zmienna. No i na razie nic. Płyniemy dalej. W lewo. Gdzieś tu.
Ja bym spróbował tutaj. Na razie z tą przynętą dużą, którą mamy na haczyku, no bo należy sprawdzać. Jeżeli żeśmy założyli taką przynętę, to jest przynęta za darmo, którą nam dali z dodatku, czyli nie jest za darmo, no nie za darmo, ale za darmo tutaj, że w grze nie musimy na nią tyrać i zobaczyli na razie, co tutaj się w ogóle kręci. Znowu jest sum, tylko nie wiadomo, czy on chce tą przynętę. No nie wiemy. Obserwuje ją. Nie wiemy. Są dwa sumy. Przynęta powoli kopana. Ryba też opada. Z sił? Nie sądzę. Duży? No taki to chyba aż nie. Ja bym spróbował systemem stop and go. Zobaczymy, czy to coś da. Czy on się zainteresuje tym w ogóle, czy jednak nie bardzo, nie? Są dwa, może więcej tych sum. Coś zaatakowało, ale nie wiem co. Ale to nie sum. Cholera. A tak był szybki i brutalny. Kryszkę sparaliżował. Nie wiem, co to było. Nie wiedziałem dobrze. Nie był to sum, ale atak był naprawdę bardzo, ale to bardzo silny, aż sam wystraszyłem się siedząc na moim wygodnym fotelu. Znaczy nie jest taki wygodny. Zaraz. Obserwuj. To nawet nie bas. Co to jest? Nie trafiłem. Chyba próbuję się schować. Mamy. Bas! To ładny. Znaczy ładny, no nie taki mały, prawdzie, nie? Ładny. Dlatego wam zawsze mówię, jeżeli faktycznie, bo widzę, że o tego wędkarza często pytacie się. Wędkarz jest dobry, wędkarz się rozwinie, będzie potęgą pewno za jakiś czas. Ale Bassmaster jest naprawdę bardzo dobrą gierką, taką relaksującą, typowo. Typowo, no, jest sporo graczy, którzy to wie i łowi. Zwróćcie na nie uwagę przez przypadek, jak będzie dobra cena. No dobrze, próbujmy jeszcze raz. Te sumy. Fakt, że one są brzydkie. No brzydkie są, ja wiem o tym. No dobra. Na razie przyglądamy się pod wodą. Stop and go robię. Nie daję mu klapnąć, a będę go ciągnął tak pod powierzchnią, bo zauważyłem, że tutaj coś przy powierzchni tak się pokazuje. To nie będę dawał mu na razie, żeby on sobie oklap. Trochę stój i ruszaj, trochę stałe i takim systemem mniej więcej. Ten sumnik jest z prawej strony taki nawet dosyć spory. No, nasza przynęta też jest dosyć spora. Przynęta ładna, bardzo ładna. Te przynęty, niektóre są bardzo, naprawdę bardzo ładne. Wędkarzu akurat mogliby się tego nauczyć. Wędkarzu, teraz nowe ciuchy dostaliście, i pokrowce, nowe nałódki i nowe malowania samochodów. A tutaj nie daj samochodów. No właśnie. No właśnie, dlaczego nie? Ten sumnik nie jest zainteresowany tą przynętą. Widzę kilka mniejszych basów. Chociaż płynie nerwowo teraz. Ale to nie sum. Patrz, kuźwa, on nie jest taki mały. Zaatakował chyba przez skórę. Cholera, to był skalnik, ale nie wiem, czy on zaatakował, czy nie. No tego wam nie powiem. Nie jest mały, bo mamy pikawe serca. Oczywiście tutaj było widać taki trochę błąd, jakby on chyba podpłynął przez przynętę, później zaatakował. Pamiętajcie, że jakby wam włączyli w każdej grze widok pod wody, to byście mieli oczy wyłączone, jakby to wyglądało. Nie skalnik, to ten, ale on, to jest trofka. Ten rokel, czy jak on tam, rokel. Trofka, no. 1.39, czyli mamy o poranku, tuż przed weekendem, chociaż jest czwartek, pierwszą chociaż trofkę. Ten sum nie jest tym za bardzo zainteresowany. Proponuję jednak zobaczyć inną przynętę, chociaż widać, że przynęta działa. No coś się dzieje z tą przynętą, bo jednak ryba nam atakuje, nie? Tylko nie jest to jakieś takie mocne, może lotne coś, bo tu jest kilka rybek takich, no ale znowu ten sum na lotne nam nie zaatakuje. Patrzę też na nowe takie żaby. Tutaj w zasadzie to były te sumy i one takie były... Wobler nurkujący może, ale jaki? Albo zmienić wobler na jakąś gumkę. Można, co to jest? A, zobacz. Nie mówiłem na to jeszcze. To też jest z dodatku. Zobaczmy, jak to działa. Na razie łowimy pod wodą, przyglądamy się w dzisiejszym odcinku, testujemy nowe przynęty też. Trofkę jedną zapaliśmy, fakt.
Najgorsza z możliwych. Tak. Zgadza się. Ale jednak trofka. Przynęta, na razie ją holujemy systemem stałym, obserwujemy, ona jest taka bardzo wolno schodząca, widać niewiele, a w tym czasie przyglądam się też na wodę. Tych sumników już w tym momencie nie widać, pomyślałem sobie też o jakichś gumkach, bo bardzo rzadko je stosujemy, ja muszę zobaczyć, co tutaj jest z tych gumek, no ale w tym miejscu już tak jakby ciszej się zrobiło, chociaż ciągle... Cholera, ładny był. Ale nie zaatakował, nie? Tak wystartował do tego, ten też. Ale jednak coś nie tak. Niby okej, ale jednak coś nie tak. Przynęta już jest bardzo blisko Krystyny i tutaj oczywiście atak może jeszcze nastąpić, ale był ruch, nie? Było, coś się działo za tą przynętą. Ryba jakoś podpływała, ale nie było pełnego ataku. Nie wydaje mi się. Na tą chwilę mi się ten nie wydaje jednak. Czekaj, wobler nurkujący może coś innego zupełnie. Mamy ich wiele tutaj. Ten jest... Mamy takie mniejsze w różnych fajnych kolorach. 5 cm. A pokaż go. Tego też jeszcze nie próbowałem. To też jest w dodatku. Należy zawsze pamiętać o hamulcu. O Jezu. Ale ładny bas, nie, ale nie zaatakował. Należy pamiętać o hamulcu bardzo, dlatego że jeżeli łowimy na żyłkę cieńszą, tak jak w tym momencie łowi Krystyna na żyłkę 9 kg, no to jeżeli będziemy mieli hamulec zbyt mocno nastawiony i weźmie większa ryba, co jest możliwe, że raptem pojawi się jakieś bydle, no to po prostu nam zerwie żyłkę. Będzie jedno uderzenie. Pamiętam najbardziej i to dało mi do myślenia i wtedy zacząłem myśleć o hamulcu. Znakomite zacięcie! Ale to nie to! Co chcieliśmy. Właśnie też w twórców tej gry to była gra, chyba wtedy dodatek Fishing Sim World, Akwen Bestia, czyli Akwen w Polsce i jeden z największych, jeżeli nie największy szczupak, którego widziałem oczywiście, bo on podpłynął, było go widać, te takie legendarne, które tam są. Po prostu on pływał wokół przynęty, zanim zaatakował i jak zaatakował, no to po prostu hamulec był zły dany i ryba zerwała momentalnie żyłkę. Także no widziałem sobie tego szczupaka, nie wyholowałem go i do tej pory go nie zapałem. Także tak to jest, trzeba właśnie zwracać na to uwagę. To jest bardzo ważne, ale to nie tylko w tej grze, ale również w każdej grze wędkarskiej. W każdej grze wędkarskiej, obojętnie czy ona jest lepsza, gorsza, półsymulacyjna, niesymulacyjna. Obojętnie co to jest, poczekajcie, ja teraz będę łowił z tym systemem, już nie będziemy patrzeć pod wodę na razie, to obojętnie jaka to jest gierka, to ma cholerne znaczenie. Czekaj, ja muszę zobaczyć sobie tak, na razie brałem tu i tu, czy go kręcić stop and go, czy może go szarpanek... Coś wzięło! Jest cholera! Takie delikatne stop and go zacząłem robić i... Ale to mała rybka. Ale my też mamy bardzo małą przynętę w sumie, bo to jest mała przynęta. Ale bierze. To jest ważne. Testujemy. Także hamulec ma ogromne znaczenie. Często, gęsto... No, gracze o tym nie pamiętają, nie wiedzą. Robił takiego byka, no tutaj... Sam już to robiłem, a ja, kuźwa... Takie byki, że do tej pory, jak pomyślę sobie, to mnie skręca. No dobra, wziął mały, przynęta, zareagowała ryba na przynętę. Ja bym ją jednak kręcił inaczej. Stale. Najwyżej trochę ją tak tyknął. I zobaczmy. Przyjemny akwen, bardzo fajnie. Siedzi. Jest pikające serce, czyli może być coś fajnego? No nie. Myślałem w pierwszej chwili, ale nie. Jest! Wydawało mi się, że jest pikanie serca, ale to chyba pikanie serca. A Krystyny informuje nam, że grzyje, że krew krąży, jak wiemy, no... za dużo ćwiczy i te mięśnie jednak powodują, że krew gorzej krąży. Bas wielkogębowy, niewielki, ale bardzo, bardzo ładny. Rzadko mi się ostatnio udaje złapać w tej gierce to, co łowię jakieś większe takie basy. No, to i dobrze, dlatego, że jakby brały za często. Fishing Sim World, jak wyszedł, pamiętam, że te basy brały dosyć często. Nie wiem, jak teraz jest,
Fishing Simor trzeba by sprawdzić, dawno nie byłem, co oni zrobili z tymi basami. Wiem jedno, zepsuli Tajlandię. Ja muszę ją zerknąć, czy tam coś poprawiają w tej Tajlandii, czy nie. Tajlandia, piękny akwen. Autentyczny akwen, który jest na świecie normalnie w Tajlandii, gdzie łowią ogromne te arapaimy, chociaż najczęściej to łapią chyba te karpie. Te ogromne karpie syjamskie, czy jak on się tam nazywa, są to bydlęcia, rekord świata uznany jest 60 chyba 7 kg, chociaż złapali większe, ale to było w jakiś sposób taki, że nie uznali, czy oni z tego stawu nie uznają, coś takiego, dobrze wam nie powiem. Przynęta działa, zobaczcie, że łapiemy, teraz mamy mniejszą rybkę, ale bardzo ładną, czyli ostatnio łapiemy mniejsze też ryby, ale to dobrze, spójrzcie na tą rybę, jak ona jest piękna, 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 a Krystyna, no, nie jest źle, nie, no nie jest źle, nie? Widać, że siedzi tutaj rybka, tylko że nie udaje nam się złapać nic dużego, ale to nic. Na razie widać jeszcze, że tutaj krążą ryby. Pogodę mamy taką, warto zapamiętać tą pogodę, jak również porę dnia, w jakiej tu jesteśmy, bo to ma znaczenie, jakby później to było potrzebne. Coś bierze, ale bardzo, bardzo niewielkiego. Na pewno niektórzy się zapytają też o zawody tutaj. Kiedyś robiłem te zawody w karierze, grałem na konsoli Xbox. Ja muszę więcej połowić, żeby to zrobić, a na razie zbytnio nie mam czasu, bo kilka gier wędkarskich obrabiamy, głównie w tym momencie wędkarza, który się mocno rozwija, także no tutaj bym potrzebował trochę czasu, ale ryba nie uciekł. No dobrze, co to jest? Okoń. Czekaj, to chyba basy na to biorą właśnie, tylko że niewielkie, no przydęta jest mała, ale basy jednak biorą. I to ładne, fakt, że niewielkie. W zawodach by takie basy nam niewiele dały. No nie, tutaj na zawody trzeba powyżej 3 kilo, żeby szły. 5 kilo, o, to wtedy już będzie stuprocentowo pewne. Takie basy raczej nam nie dają, ale widać, że jednak bierze. Na sonarze coś się pojawiło, jest godzina 7.23. Coś ich się pojawiło takiego większego, dlatego teraz przynęta, ale przynęta działa. Działa. Przynęta ledwo wylądowała w wodzie i nastąpił atak ryb. Przyglądajcie się też na ten zestaw ko multiplikator i wędka. Ostatnio w wędkarzu dali te piękne castingi, ale tutaj też to nieźle wygląda. Ten casting z tym multiplikatorem cholernie mi się podoba. Biorą na to basy. Biorą. Niewielkie, ale biorą. Raz za razem. Żeby brały trzykrotnie większy, to już by była rewela, dlatego że biorą, naprawdę biorą, tylko tyle, że no niewielkie, nie? Jakby zwiększył przynętę. Muszę zobaczyć, czy mamy podobną przynętę, ale większą. I w następnym odcinku może ją przetestować. Tą dzisiaj testujemy. Działać działa! Ryba bierze. Nawet tak szybko, że ledwo do wody wpadnie i bierze. Jaka to jest głębokość? 6 metrów. 6 metrów, no dobrze. Trzeba by może teraz spróbować coś takiego mocno tonącego, może jakąś gumkę, na które... Ale gumki to chyba weźmiemy na następny odcinek może, albo któryś... Bo na razie to wprawdę mówiąc, zaraz jak zaczniemy na gumkę, to zrobi nam się odcinek godzinny. No ja jeszcze mam inną sprawę wędkarską tu załatwić. Jest ryba! Czy to bas? Na pewno, ale jak? No wielka gęba. Ten jest w ogóle taki bardzo ładny, równo kilogram, jak w mordę jeża. Widać, że przynęta działa. Działa, działa naprawdę. Spójrzcie na tego basa. Czy on nie jest piękny? Piękny. Piękny, jak ja uwielbiam basy. Te tutaj w tej grze Bassmasters, zresztą w innych grach też tego twórcy, one często, gęsto różnią się kolorami. Ten jest chyba najpiękniejszy, jakiego dzisiaj Kryśka złapała. Ale spróbujemy jeszcze jednego złapać na koniec, tą przynętą, bo widać, że przynęta się sprawdza. Zobaczmy na tą przynętę. To jest taka oto przynęta 5-centymetrowa, żyłkę użytkujemy 9 kg. Jeżeli byście chcieli mieć naprawdę jazdę, żeby ta walka była jeszcze przyjemniejsza, to oczywiście można tą żyłkę zmniejszyć. Na jaką ja bym tutaj mógł zmniejszyć? Na 4,5 kg. Nie mam gotówki za dużo, ale dozbieramy. Kupmy sobie tą żyłkę. Załóżmy sobie tą żyłkę. 4,5 kg i spróbujmy teraz złapać. Oczywiście możecie mieć pecha i weźmie wam teraz coś potężnego. Co wtedy? Piosenkę śpiewaj. Hamulec teraz na zdecydowanie mniej, dlatego że żyłka jest zdecydowanie delikatniejsza. Na 15 i próbujmy.
siedzi. No i teraz z Bass Masters możecie zobaczyć, że jest bardzo trudno gierko. Dlatego, że tu jest ten paseczek i zobaczcie, jak będzie problem, jak ryba będzie luzować. Hamulcem muszę mocno manewrować, bo żyłka jest cieńsza, bo ryba tutaj naprawdę może bardzo łatwo spać z haka. Trzeba to mocno wyćwiczyć, wyuczyć się, żeby tego, ale i tak to często, gęsto może się nie sprawdzić i ryba na delikatny sprzęt ucieknie. Ale jaka frajda, jaka zabawa. To jest właśnie przygoda wędkarska. To jest to, co Stasiek, Kryśka lubią najbardziej. Walka trwa. Ryba, nie pokazuje się. Szansa na wyholowanie tej ryby jest bardzo mała. Widzicie, że zobaczcie, co ryba robi z tym paseczkiem. Paseczek... Nie, jest. A udało się. No, mówiłem, że będzie większy bas. Jak w mordę jeża. Ale jaka jest zabawa. Tu naprawdę... Tutaj naprawdę ta żyłka daje wam gigantyczną frajdę i zabawa jest niesamowita, a nie musicie żadnych opłacać licencji, żadnych brać kredytów, żeby kupić kołowrotek, tak jak w Russian Fishing 4. To jest zupełnie coś innego i jest naprawdę ciężko wyholować rybę, tylko trzeba to umiejętnie robić, żeby była bardzo fajna zabawa. Piękny bas na zakończenie dzisiejszego odcinka, największy jaki dzisiaj trafił i w sumie ten jest najładniejszy. Powodzenia na rybach, idzie weekend, ale... Weekend, ryba, oczywiście będzie. Cześć!